Szanowni Państwo, w tym materiale przedstawię multilaser 1D Dedera MC-0905. Multilaser Dedry zapakowany jest w kartonowe pudełko, na wierzchu którego znajdziemy najistotniejsze parametry związane z jego specyfikacją. Multilaser wykorzystuje zielone wiązki, pozwalające uzyskać zasięg widoczności do 30 metrów, a w przypadku posłużenia się detektorem zakres operacyjny rośnie do 50 metrów. Długość fali wiązki światła rzucanej przez laser wynosi 520 nanometrów. Producent deklaruje, że odchylenie od poziomu lub pionu nie będzie przekraczało 3 mm na każde 10 metrów. W przypadku braku możliwości wykonania autopoziomowania ze względu na przekroczenie odchylenia osi lasera o więcej niż 4 stopnie, fakt ten ma zostać zasygnalizowany miganiem lasera. Widoczne narzędzie to tzw. laser 1D, a zatem wyświetla on jedną płaszczyznę, co w regularnym pomieszczeniu przejawia się projekcją linii poziomych na wszystkich czterech ścianach, zaś linia pionowa wyświetlana jest jedynie na wprost. Urządzenie zostało wyposażone w diody marki Osram. Wewnątrz opakowania znajdujemy etui oraz instrukcję. W futerale zaś jest samo urządzenie, uchwyt magnetyczny, a także komplet baterii w specjalnie wydzielonej kieszeni. Budowa lasera jest typowa, czarne elementy są ogumowane, a laser ma stopień ochrony IP54. Od przodu za szybką widzimy laser odpowiedzialny za rzucanie linii pionowej. Od góry znajduje się kopułka, w której umieszczono odpowiedni układ optyczny z pryzmatem stożkowym, pozwalającym na rozproszenie linii lasera ustawionej pionowo od spodu we wszystkich kierunkach w płaszczyźnie poziomej. Dzięki temu wiązka lasera rzucana jest dookoła urządzenia. Od góry widzimy przycisk włącznika oraz diodę wskazującą na tryb pracy pulsacyjnej, umożliwiający stosowanie detektora w celu zwiększenia zasięgu pracy lasera. Od przodu na dole znajduje się natomiast przełącznik blokady lasera. Od spodu mamy gwint 1/4 cala do mocowania lasera na statywie oraz klapkę komory baterii, którą otwieramy podważając zaczep w części tylnej obudowy. Do lasera dołączony jest uchwyt magnetyczny. Wyposażony jest on w dwa magnesy pozwalające na mocowanie urządzenia na metalowych płytkach lub profilach, a także ma dwa otwory pozwalające zawiesić go na haczyku lub łubie wkręta. Od spodu zaś mamy dwa gwinty 1/4 oraz 5/8 cala do mocowania lasera wraz z uchwytem na różnych typach statywów. Po nakręceniu lasera na uchwyt możemy go swobodnie obracać wokół. Z drugiej strony brakuje mi blokady, która pozwoliłaby mi na ustabilizowanie położenia linii pionowej. Okazało się też, że ze względu na specyficzną budowę płytki na mojej tyczce rozporowej, nie byłem w stanie wykorzystać jej razem z laserem umieszczonym na dostarczonym uchwycie, dlatego w testach wykorzystywałem uchwytu dostarczonego razem z tyczką. Laser nie jest bardzo duży, z bateriami waży około 470 g, ma 10,5 cm wysokości, 9 cm długości oraz około 6,5 cm szerokości. Obsługa tego multilasera jest bardzo zbliżona do omawianego w poprzednim filmie lasera krzyżowego MC-0903. Zatem urządzenie możemy włączyć na dwa sposoby. Po pierwsze, wciskając i przytrzymując górny przycisk. Urządzenie uruchamia się wtedy w trybie zablokowanych wiązek. Możemy je wówczas również wyłączyć, przytrzymując górny przycisk. Drugi sposób polega na automatycznym włączeniu urządzenia po przełączeniu go w tryb samopoziomowania. Należy pamiętać, że nie wyłączymy lasera pracującego w tym trybie. Dłuższe przytrzymanie przycisku w takim przypadku zaowocuje włączeniem trybu pulsacyjnego. Dopiero po zablokowaniu wiązek lasera możemy wyłączyć go. Oczywiście takie rozwiązanie w pewnym sensie wymusza na użytkowniku transport lasera z zablokowanym mechanizmem samopoziomowania, co sprzyja ochronie urządzenia przed uszkodzeniem. Pojedyncze naciśnięcie przycisku włączają i wyłączają projekcje poszczególnych linii. Możemy zatem wyświetlać obie linie, tylko linię poziomą albo tylko linię pionową. Jeśli wiązki lasera są zablokowane, to migają raz na 5 sekund.
Ma to na celu zapobiegnięcie pomyłkom polegającym na przyjęciu zablokowanej linii jako wypoziomowanej. Bo co ważne, włączenie blokady nie zachowuje wyniku autopoziomowania. Oczywiście przełączanie pomiędzy wyświetlanymi liniami możliwe jest też w trybie samopoziomowania. Jeżeli laser będzie przechylony zbyt mocno, nie będzie możliwe automatyczne ustawienie pionu i poziomu, o fakcie tym będziemy informowani liniami migającymi z dużą częstotliwością. Jak już wspomniałem, laser ma możliwość pracy z detektorami, które pozwalają na zwiększenie jego zasięgu działania. Aby włączyć tę możliwość, należy w trybie samopoziomowania przytrzymać długogórny przycisk. Zaświeci się wówczas niebieska dioda. Czas na test. Odchylenie od poziomu i pionu sprawdziłem wstępnie posługując się poziomicą elektroniczną Sola. Odnosząc się zarówno bezpośrednio do linii lasera, jak i posługując się naniesionymi punktami, niedokładność nie przekraczała 0,05 stopni. Następnie sprawdziłem, czy pozioma linia lasera po wypoziomowaniu znajduje się na tej samej wysokości w każdym kierunku. Laser ustawiłem w odległości około 1 metra od ściany, zaznaczyłem położenie linii poziomej przy ustawieniu na wprost, a następnie laser obracałem o 90 stopni i porównywałem położenie linii z pierwotnie zaznaczonymi punktami. Maksymalnie linia obniżyła się o około 0,3 mm, co wskazywałoby na niedokładność autopoziomowania rzędu 1,5 mm na każde 10 metrów, a zatem zdecydowanie mieściłaby się w zakresie deklarowanym przez producenta. Ostatni test dokładności lasera to sprawdzenie, które co jakiś czas warto wykonać na swoim przyrządzie, a jeśli wynik zacznie zbyt odbiegać od dopuszczalnych wartości, trzeba pomyśleć o kalibracji urządzenia. Zasady tego testu są stosunkowo proste. Umieszczamy laser pomiędzy dwiema ścianami oddalonymi od siebie o znaną odległość, najlepiej około 5 metrów. Początkowo laser powinien znajdować się blisko jednej ściany. Rzutujemy na nią linię poziomą i zaznaczamy wskazanie. Następnie obracamy laser o 180 stopni i rzucamy linię na przeciwległą ścianę, zaznaczając drugie wskazanie. Potem przenosimy laser na drugą stronę. Ustawiamy go na wysokość tak, aby linia pokrywała się z drugim zaznaczeniem. To jest jedyny moment, gdy możemy manipulować położeniem lasera na wysokości. Gdy już go dobrze ustawimy, ponownie odwracamy go o 180 stopni w kierunku pierwszej ściany. Porównujemy aktualne położenie linii w stosunku do pierwszego zaznaczenia. Jeśli odległość między ścianami wynosiła 5 metrów, to zmierzona różnica wysokości wskazań stanowi niedokładność lasera w przeliczeniu na każde 10 metrów. Gdy odległość między przeciwległymi ścianami była inna, to zmierzoną różnicę wskazań należy podzielić przez dwukrotność tej odległości wyrażonej w metrach i pomnożyć przez 10. W moim teście na zielono zaznaczyłem linie, między którymi mieściła się wiązka lasera na początku. Na czerwono zaś, między którymi liniami mieściła się wiązka lasera ustawionego pod przeciwległą ścianą. Różnica wysokości wyniosła około 1,3 mm. Ponieważ odległość między ścianami wynosiła 6 m i 66 cm, to oznacza, że niedokładność lasera według tego testu nie przekraczała 1 mm na 10 metrów. Grubość wiązki lasera znajdującego się około 1 metra od ściany wynosi niecałe 2 mm.
Sprawdzając maksymalne wychylenie, przy którym uda mi się wypoziomować laser, okazało się, że mechanizm poradził sobie nawet, gdy urządzenie było przechylone o 4 stopnie. Ostatni istotny aspekt to widoczność lasera. Test wykorzystujący mocne oświetlenie wskazał, że linia lasera oddalonego od ściany o 1 metr jest widoczna z odległości około 1 metra, jeszcze przy natężeniu światła sięgającym około 15 tysięcy luksów. To pozwala wnioskować, że praca w zamkniętych pomieszczeniach, a także na zewnątrz w pochmurny dzień nie będzie stanowiła problemu. W przypadku słońca wyłaniającego się delikatnie za chmur, wiązka zielonego lasera oddalonego o 10 metrów stawała się niewidoczna, jednak posłużenie się specjalną tarczą lub okularami pozwala na dostrzeżenie interesującej nas linii. Przy większym zachmurzeniu rzeczywiście linia stawała się dostrzegalna gołym okiem nawet z większej odległości. Natomiast po zmroku bez problemu widać ją z ponad 25 metrów. Tym razem materiał chciałbym podsumować krótkim porównaniem recenzowanego multilasera oraz przedstawianego przeze mnie wcześniej lasera krzyżowego. Analizując specyfikacje, można zauważyć, że wiele cech jest wspólnych w obu tych urządzeniach. Oba wyposażone są w lasery świecące zieloną wiązką z diodami wyprodukowanymi przez firmę Osram. Na pierwszy rzut oka odróżniają je dwa parametry. Dokładność, która może być lepsza w przypadku zwykłego lasera krzyżowego oraz dostępna tylko w przypadku multilasera 1D, możliwość projekcji płaszczyzny, to znaczy linii poziomej we wszystkich kierunkach. Reszta specyfikacji wygląda bardzo podobnie, choć w przypadku multilasera producent deklaruje dłuższe działanie na bateriach. A jak to wygląda z bliska? Multilaser sprawia wrażenie ciut większego, zwłaszcza przez górną kopułkę, jest też troszkę cięższy. Nie są to jednak, wydaje się, znaczne różnice. Specyficzny kształt profilu wcześniej omawianego lasera MC0903 wynikał z faktu, że laser odpowiedzialny za wyświetlenie linii pionowej ustawiony jest na wahadle delikatnie pod kątem, zadarty do góry, dzięki czemu linia pozioma nie przecina pionowej idealnie w połowie. Większa część linii pionowej znajduje się na górze, dzięki temu łatwiej wyświetlić linię na suficie, nawet jeśli laser znajduje się blisko ściany. Znacząca różnica jest też w dostarczanych uchwytach magnetycznych. Ten dostępny w modelu MC0905 nie tylko pozwala na swobodne obracanie laserem po jego zamontowaniu, ale także oprócz magnesów posiada uchwyty na haczyki i dwa gwinty do mocowania na statywach. Laser krzyżowy MC0903 może sprawiać pozornie wrażenie jaśniejszego, jednak wynika to z faktu, że świeci on ciut grubszą wiązką lasera. W trakcie testu obu urządzeń nie zarejestrowano znaczących niedokładności, co dodatkowo potwierdzają próby bezpośrednich porównań. Wypoziomowane wiązki laserów znajdowały się w stałej odległości na całej długości. Widać jednak, że w przypadku lasera krzyżowego w odległości kilku metrów od urządzenia jasność poziomej linii zaczyna stopniowo się zmniejszać, podczas gdy w przypadku lasera 1D wiązka pozostaje dobrze widoczna. Jednak w pozycji na wprost widoczność obu laserów jest porównywalna niezależnie od warunków oświetleniowych. Jeśli widzimy potrzebę rzutowania linii na wiele ścian jednocześnie, co zapewne będzie przydatne przy pracach wykończeniowych lub remontowych, warto rozważyć multilaser 1D. Jeśli jednak urządzenie to ma nam służyć do sporadycznych zadań związanych z życiem codziennym, jak wieszanie szafek czy obrazków, to wydaje się, że laser krzyżowy w większości przypadków będzie wystarczający. Różnica w budowie obu urządzeń sprawia, że multilaserem łatwiej wyświetlić wypoziomowaną linię blisko sufitu. Minimalna odległość w tym wypadku wynosi około 1 cm, podczas gdy w przypadku lasera krzyżowego w najlepszym wypadku jest to około 3 cm. Natomiast jeśli ktoś wie, że przydałyby mu się dwie lub nawet trzy płaszczyzny, to w ofercie Dedry znajdziemy również multilasery 2D i 3D.